Dieta pudełkowa stworzona została w 2006 roku. W tamtych czasach dietetycy zajmowali się jedynie wstępnym układaniem jadłospisów oraz poradami dotyczącymi treningów. Każdy we własnym zakresie musiał natomiast kupić składniki na 5 posiłków dziennie i samemu je przygotować. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Sprawdźmy zatem, na czym polega dieta pudełkowa. Dieta pudełkowa. Potoczne określenie diety, potoczne określenie posiłków, które nosimy po prostu w pudełkach plastikowych, próżniowych, które możemy sobie zamknąć i zabrać ze sobą. Dostajemy gotowe dania, tak jak mamy 4 czy 5 posiłków założonych w ciągu dnia. Dostajemy gotowe dania przygotowane już przez firmę, dostarczone pod drzwi, no i wtedy sobie dokładnie dobieramy każdy posiłek do siebie. Tak, są posiłki przeznaczone na śniadanie, obiad, kolację i jakby no mają swoje tam ramy czasowe, w których możemy sobie je spożywać. Myślę, że będzie przejrzyście, jak poznamy wady i zalety takiej diety pudełkowej. No to zacznijmy może od tych zalet. Ogromną wygodą diety pudełkowej jest właśnie to, że dostajemy już gotowe posiłki. Nie musimy ani gotować, ani sprzątać. Posiłki są w plastikowych pudełkach, więc po zjedzeniu wyrzucamy pudełko i cały posiłek mamy z głowy. Tak? Jest to ogromna wygoda dla osób, które nie mają czasu lub dla osób, którym ciężko się zmotywować właśnie z uwagi na to, że dużo czasu teoretycznie trzeba przeznaczyć na gotowanie posiłków. A dla równowagi to podaj może kilka tych negatywnych aspektów. Wadami diety pudełkowej często gęsto jest to, że nie zawsze trafia w nasz smak. Każdy ma swoje ulubione smaki, więc no tutaj jakby dostajemy gotowy posiłek, nie zawsze nawet mamy możliwość wyboru danych produktów czy danych przepisów, które są nam narzucone. Więc no tutaj rzecz bardzo indywidualna, tak? Są osoby, które nie mają z tym problemu i jakby nie ma dla nich znaczenia, czy one dostaną kaszę gryczaną, czy kaszę jaglaną, bo i tak ją zjedzą, ale z mojego doświadczenia wiem, że jest bardzo dużo osób wybrednych, delikatnie mówiąc, no i wtedy faktycznie przy diecie pudełkowej jest to jakiś tam problem, ponieważ koszt diety indywidualnej już jest bardzo wysoki, a znowu ta, która jest taka uniwersalna dla każdego, no to właśnie z tego powodu jakby nie zawsze jest dopasowana dla każdej z osób. Alergie na jedzenie to najczęściej występujący rodzaj uczulenia. Jak to ma się do takich diet w pudełkach? Pomijając już fakt smaków, sama dieta pudełkowa nie jest przeznaczona dla każdego. No tutaj największym problemem na pewno będą alergie, które w tym momencie gdzieś tam są dość popularne. W przypadku niejedzenia glutenu, nabiału, wykluczania pewnych produktów, wiadomo, że w przypadku diety pudełkowej no nie będzie to takie proste, aby otrzymać jakby wymagane przez nas posiłki. No dlatego też pozostaje nam opcja diety indywidualnej, która niestety jest sporo droższa od tej uniwersalnej, przeznaczonej dla każdego. Firmy zapewniają, że dostarczenie przez nich pożywienia z reguły jest tej najwyższej jakości, posiłki są niskokaloryczne, bogate w witaminy, minerały i nie zawierają konserwantów, ale na pewno jest coś, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę. Pułapkami diety pudełkowej często jest to, że powiedzmy zamawiając dietę 2000 kalorii, otrzymujemy faktycznie 2000 kalorii, które są wyliczone z gotowych produktów. Czyli jest ich zdecydowanie mniej niż powinno być, ponieważ kalorie liczymy tylko i wyłącznie z produktu przed przyrządzeniem. No na logikę, tak? Jeśli kasza ma 50 gram, to po ugotowaniu ma ich 200. A więc po ugotowaniu 200 gram kaszy to jest tak naprawdę 50 gram wartości zawartych w kaszy, jakiejś tam wybranej kaszy. Więc no tutaj te różnice są dość duże. Tak kiedyś liczyliśmy, no to w przypadku diety 2000 kalorii osoba otrzymała około 1100-1200 kalorii i nie, no, dodatkowo był to facet, który ważył 100 kg, więc no, w jego wypadku to po prostu były tak naprawdę 2 posiłki, a nie 5, które otrzymał. Jak wiemy, catering dietetyczny nie jest cudownym środkiem odchudzającym. Może jednak stać się godną uwagi inspiracją, która pomoże zmienić złe nawyki. Ile zatem kosztuje taka przyjemność? Koszt diety pudełkowej jest relatywnie wyższy na pewno niż przygotowywane przez nas jedzenie. Wiadomo, cena jest zależna od regionu, od miejsca, tak? Wiadomo, że ceny w Warszawie czy w Łodzi będą relatywnie wyższe niż te, które mamy tutaj u nas na lokalnym rynku. Aczkolwiek dalej koszt jest dość wysoki i też zależny od tego, ile kalorii w diecie wybieramy. Tak, mamy możliwość wybrania 1000 kalorii, 1200, 1500, 2000, no i ewentualnie w jakichś tam wybranych firmach również możemy sobie zamówić na przykład 2500 kalorii, czy dietę typowo dla sportowca. Aczkolwiek no, raczej jest to przeznaczone dla osób, które no, mają trochę więcej pieniędzy w portfelu. No i wiadomo, też przede wszystkim właśnie dla osób, które nie mają czasu, bądź próbują się w jakiś sposób zmotywować do zdobycia upragnionej sylwetki w taki właśnie sposób, czyli wygodny bardziej.
Korzystanie z diety pudełkowej to niewątpliwie bardzo wygodne rozwiązanie. Dieta z pudełka z pewnością spodoba się osobom, które prowadzą aktywne życie zawodowe, spędzają w pracy większość czasu i oczywiście dobrze zarabiają. Dieta pudełkowa może być także dobrym wstępem do zmiany nawyków żywieniowych. Warto jednak mieć na uwadze, że oprócz najbardziej kosztownych jej wersji, zakładających skorzystanie z usług firmy cateringowych, mamy także możliwość wprowadzenia alternatywy, która nie zrujnuje naszego budżetu. W celu skorzystania z tej możliwości należy po prostu kupić pojemniki na jedzenie i na bieżąco z nich korzystać. Tak więc do dzieła!